Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Sponsorem programu Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, dostarczający informacje na temat wiarygodności finansowej firm i konsumentów. Takich emocji w półfinale mało kto się spodziewał. Po dwóch wygranych u siebie ekipa Tomasza Jankowskiego i Jerzego Chudeusza pojechała do Torunia po jedno zwycięstwo. Siden jednak sprawił niespodziankę i dwa razy wykorzystał atut własnego parkietu. O wszystkim decydowało wczorajsze starcie we Wrocławiu. Śląsk od początku narzucił swoje tempo, grał doskonale w obronie i to okazało się kluczowe. Było widać też zmęczenie chłopaków, prosiliśmy czasami o zmianę, bo graliśmy krótkimi fragmentami na maksa, dawaliśmy z siebie wszystko. Kosztował nas ten mecz bardzo dużo wysiłku, ale jesteśmy tak szczęśliwi, że to zmęczenie zaraz minie. Choć zawodnicy Śląska i sztab trenerski podkreślają zasługi defensywy, nie byłoby sukcesu, gdyby nie fantastyczny występ właśnie Marcina Fligera. Obrońca rzucił aż 27 punktów. Bardzo się cieszę, ale bohaterami dzisiaj jesteśmy my całą drużyną. Ponieważ w tak ważnym meczu zrealizowaliśmy super taktykę, którą mieliśmy nakreśloną przez trenerów. Wykonaliśmy zadanie perfekcyjnie i to doprowadziło do naszego zwycięstwa, także cała drużyna na to zapracowała. Grę Fligera i pozostałych koszykarzy z pozycji numer 1 i 2 docenił najbardziej doświadczony w zespole Radosław Chyży. Skrzydłowy podkreśla jednak, że te najważniejsze mecze dopiero przed Śląskiem. Cały zespół sprawił się znakomicie, naprawdę. Po tych dwóch spotkaniach byliśmy naprawdę załamani, ale dzisiaj ja wierzyłem w Marcina strasznie. Wierzyłem w naszych małych, naprawdę są wspaniali. Ale to dopiero jeszcze pierwszy przystanek. Jak to mówię, żebym do Grabiszyńskiej dojechał, jestem na perecach. Koszykarze Śląska w trudnych chwilach mogli liczyć na wsparcie fanów. Kosynierka pękała wczoraj w szwach. Dzisiaj naprawdę doping był, jakiego jeszcze w Kosynierce nie widziałem. Gram tu pierwszy sezon, jeszcze takiego hałasu, takiej wrzawy, takiego dopingu nie widziałem. Byli na pewno naszym szóstym zawodnikiem i za to im bardzo dziękuję, że tak licznie i tak hałaśliwie nas dopingowali. Najbarwniejszy spośród koszykarzy wrocławskiej drużyny miał wyjątkowe podziękowania. Walczyliśmy o życie, no bez przesady. Jakbyśmy nie wygrali, klubu by nie było. Naprawdę. To było ciężkie 2-3 dni dla mnie. Naprawdę jedne z najcięższych, nawet chyba po Prudniku się nie czułem tak jak teraz, naprawdę. Ale pomogli mi moi znajomi, naprawdę. Mam jednego kochanego Ryśka. Rysiek, pozdrawiam, nie mogłeś być. Wspierał mnie i Glapa. Naprawdę Rafał Glapiński mnie wspierał. Mówił, że dam radę, że nie jestem stary. I moja ukochana żona, która zawsze wierzy we mnie. Dzięki. Finałowym przeciwnikiem Śląska będzie Mosir Krosno. Więcej o tej rywalizacji w jutrzejszym Sport Game. Wszystko wskazuje na to, że mecz pomiędzy piłkarskim Śląskiem i Legią obejrzy na wrocławskim stadionie rekordowa w tym sezonie liczba widzów. Pierwsze finałowe starcie Pucharu Polski może zgromadzić na trybunach obiektu Mistrza Polski 35 tysięcy widzów. Poniedziałek w momencie zamykania kas mieliśmy sprzedanych ponad 20 tysięcy biletów. To jest naprawdę fantastyczne tempo, porównywalne z tym, w jakim rozchodziły się bilety na te pierwsze spotkania Śląska-Wrocław na nowym stadionie z Lechią Gdańską i z Wisłą Kraków. Mamy nadzieję, że będzie komplet i dzięki dopingowi fantastycznemu naszych kibiców uda się w tym pierwszym meczu finałowym wygrać. Od ponad tygodnia kibice mogą już kupować bilety także na kolejny mecz Śląska w Ekstraklasie, niedzielne spotkanie z Pogonią Szczecin. Cały czas wszyscy żyjemy tym finałowym pojedynkiem Pucharu Polski i słusznie, bo to jest wydarzenie, jakiego od ponad ćwierć wieku we Wrocławiu nie było. Ale też nie możemy zapominać, że właśnie w niedzielę czeka nas równie istotny pojedynek z Pogonią Szczecin, bo oprócz Pucharu Polski mamy także inny cel, taki by znaleźć się po raz trzeci z rzędu na podium, no i można to zrobić tylko i wyłącznie wygrywając kolejne mecze ligowe, więc serdecznie zachęcam wszystkich do pojawienia się także w niedzielę o godzinie 17 na stadionie Wrocław. Bilety są do nabycia w naszych wszystkich punktach sprzedaży, także na naszej stronie internetowej. Wrocławski klub ułatwił ostatnio życie kibicom, otwierając kolejne, oprócz dwóch stadionowych, punkty sprzedaży biletów. Wejściówki na mecze piłkarskiego Śląska można nabyć łącznie już w 15 miejscach. 11 na terenie Wrocławia, a 4 w okolicznych miejscowościach w Ławie, w Oleśnicy, w Trzebnicy i
w Miliczu, czyli w takich dosyć silnych punktach kibicowskich naszej drużyny. To jest nie koniec, w Panach mamy kolejne punkty, teraz jeszcze za wcześnie, bo o tym mówić, no ale 15 punktów to już jest naprawdę sporo. Do tego oczywiście dochodzi także sprzedaż biletów przez internet, więc tych możliwości nasi kibice mają już bardzo dużo. Tutaj w kontekście tych naszych najbliższych meczów z Legią i Pogonią przypomnę tylko, że mamy długi weekend, więc nie wszystkie te placówki będą czynne, ale taką aktualną listę punktów, które będą otwarte w długi weekend majowy, można znaleźć na naszej stronie. Więcej szczegółów na www.slaskwroclaw.pl. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego.